Cześć. Jeden z naszych fanów poprosił nas o to, żeby zająć się czosnkiem, a konkretnie powiedzieć kilka słów na jego czosnek i przybliżyć zastosowanie oraz zalety i wady jego stosowania. Zaczniemy po kolei od tego, skąd się wziął w ogóle, skąd się wzięła moda na stosowanie czosnku w akwarystyce. Były badania na rybach chorych na kulorzęsek, a konkretnie na pływkach żyjących w wodzie, które w wodzie z dodatkiem czosnku w ilości 62 mg na litr w ciągu 900 minut ginęły, a przy podaniu czosnku w 315 mg na litr ginęły w ciągu 180 minut. Więc jakiś tam wpływ niby został udowodniony na zwalczanie kulorzęska. To rozpoczęło badania na temat tego, czy czosnek w ogóle rybom podawać i czy ma jakikolwiek wpływ. Jeden z najbardziej znanych eksperymentów, który przyczynił się do popularności czosnku, to doświadczenie Terry'ego Fairfielda, który badał wpływ czosnku na ilość kapilarii w jelitach u Pterophyllum scalare. W eksperymencie 60 skalarów poddano badaniom i tutaj 5 z nich zostało uśmierconych w celu sprawdzenia. Najpierw podzielono grupę na 30 kontrolnych i 30 do badania. 5 z nich zostało uśmierconych w celu sprawdzenia ilości pasożytów w jelitach. No i średnio to było 2 robaki i 10 jaj na rybę, jeśli chodzi o te skalary. Pozostałe 25 sztuk poddano płukaniu jelit i potem umieszczono w dwóch takich samych akwariach z takimi samymi parametrami, tylko że i karmiono tym samym pokarmem, tylko tyle, że jednym dodawano ekstrakt z czosnku, a drugim nie. W grupie, w której podawano czosnek, ilość pasożytów zmniejszyła się, właściwie to zeszła do zera w większości przypadków. W przypadku tylko dwóch skalarów były jakieś tam pasożyty jeszcze w jelitach, a w przypadku grupy kontrolnej tych pasożytów nawet namnożyło się więcej niż wcześniej, więc jakiś tam wpływ na to, czy będą robaki, czy nie będą, został tam niby w jakiś sposób udowodniony, ale czy na pewno? Niestety eksperyment ten miał tylko charakter pilotażowy i w żadnym wypadku nie można go brać na serio, na 100%, z kilku powodów. Po pierwsze, mała próba badawcza. Takie badania prowadzone na tak małej ilości osobników nie mają żadnej wartości naukowej. Nie da tu się zrobić żadnego testu denta, ani żadnej analizy matematycznej do obróbki danych, bo po prostu danych jest zbyt mało. Po drugie, wiele skalarów padło podczas przeprowadzania samego eksperymentu, a właściwie w manipulacji, w którym było płukanie jelit, nie wiadomo po co przeprowadzane, a dużo z nich po prostu umarło na skutek pęknięć jelit i uszkodzeń wewnętrznych wywołanych przez pana, który przeprowadzał to doświadczenie. No i kolejna rzecz, eksperyment był za krótki. Teraz powiemy sobie kilka rzeczy o wadach czosnku. Czosnek nie jest w żadnym stopniu naturalną dietą. Ryby naturalnie czosnku w wodzie znaleźć nie mogą. Co za tym idzie, nie mają enzymów potrzebnych do jego trawienia. Przeprowadzono dodatkowo badania na błazenkach, które udowodniły, że podawanie długotrwałe czosnku w pokarmie powoduje, że spada hematokryt, czyli ciałek krwi jest mniej w osoczu. I takie błazenki też, że tak powiem, gorzej się miały po podawaniu tego czosnku w dużych ilościach, co udowadnia nam, że czosnek w jakimś tam stopniu dla ryb jest szkodliwy, zwłaszcza taki świeży. Kolejną rzeczą jest to, że
ryby nie mają enzymów do trawienia roślinnego tłuszczu, a przynajmniej wiele z nich. Co za tym idzie, jeśli podajemy roślinne tłuszcze, które mają inną długość od tych tłuszczy rybich, czy też tłuszczy, które mogą pozyskać z bezkręgowców naturalnych w swoim środowisku, może dojść do stłuszczenia wątroby i niekorzystnych zmian w sercu ryb oraz zmian metabolicznych. Nie bez znaczenia jest kolejny czynnik, czyli drażniące właściwości cząstek. Jeśli ryby najedzą się takiego czosnku w postaci świeżej, no to mogą od tego nawet umrzeć. Z racji tego, że czosnek jest substancją, która może powodować perforację jelit, uszkodzenie samego żołądka, uszkodzenie błon śluzowych i tutaj podawanie go w akwarium w postaci surowej jest jak najbardziej niewskazane. Jeśli już podawać w formie surowej, to zgnieciony na dużą ilość karmy, rozmieszany, tak żeby pojedyncza ryba nie mogła trafić na jakąś część cząstku, która nie została wymieszana. A jeśli podajemy czosnek w postaci ząbków, to tylko taki czosnek, który został poddany obróbce albo suszeniu w postaci płatków czosnku, albo w czosnek granulowany, który można dodawać do pokarmów. Ewentualnie czosnek kiszony lub bardzo zdrowy czosnek czarny, robiony w wysokiej temperaturze, 80 stopni, wysokiej wilgotności przez kilkanaście dni. On też ma bardzo dużo przeciwutleniaczy, które pozytywnie wpływają na zdrowie nie tylko ryb, ale i człowieka. Więc Wam polecam, jeśli chcecie wzbogacić swoją dietę, zdecydowanie warto kupić sobie czosnek czarny i nie tylko podawać rybom, ale i sobie. Jeśli chcesz podawać czosnek, zawsze wybieraj czosnek ekologiczny. Podczas jego przyjmowania istotne jest też, aby żywność była wolna od pestycydów i substancji chemicznych. Czyli wybieramy czosnek raczej z polskich upraw, a najlepiej ze własnego ogródka, jeśli mamy taką możliwość. Nie jakiś tam czosnek z Chin, których główki są gigantyczne, ale tam czosnek jest słaby. Zwłaszcza te czosnki, które są hodowane w hydroponikach, mają też mniej substancji czynnych. Co za tym idzie, mimo że damy większą główkę, tak naprawdę czosnku damy do wody mniej. To też ma jakieś tam znaczenie w podawaniu czosnku. Czosnek ten czarny, jak już mówiłem, jest poddawany obróbce cieplnej. Można też to wykonać w swoim domu, z tym, że jest to dosyć droga metoda, bo ten czosnek się robi przez ładnych parę dni. Są do tego nawet maszyny, które można sobie nabyć, które utrzymują przez kilka dni wysoką wilgotność i temperaturę około 80 stopni i w tym czasie czosnek przekształca się w ten czosnek czarny i jednocześnie traci swój zapach i ma taką konsystencję trochę suszonej śliwki. Nie jest najgorszy, można zjeść. Alicyna to związek organiczny o charakterystycznym zapachu, posiadającym właściwości bakteriobójcze i to jest właśnie ta substancja, o którą nam tutaj chodzi przy stosowaniu cząstku do czy to zwalczania chorób, czy jako profilaktykę. Trzeba jednocześnie pamiętać, że nadmierne dawki w skrajnych sytuacjach mogą uszkodzić wątrobę, a także nerki, co za tym idzie, zmieniają obraz krwi, tak jak już wcześniej powiedziałem u tych łazenków. Za ten dwojaki efekt odpowiedzialny jest toksyczny związek zwany akroleiną, powstający w wyniku rozkładu siarki z siarczku tialazylu. I ten proces przechodzi w wątrobie z aliliny, która rozkładając się powoduje, że ryby się same zatruwają. Także tutaj dawka ma istotne znaczenie oraz forma podawania czosnku, bo ten czosnek, który będziecie podawać bezpośrednio z ząbków, jest bardziej szkodliwy dla ryb niż taki czosnek poddany chociażby kiszeniu.
Czy też można podawać po prostu olej z czosnku, tak jak wielu akwarystów morskich robi. Ja teraz Wam podam kilka przepisów moich, które stosuję w obróbce czosnku. Czosnek kiszony można przygotować dokładnie tak samo jak ogórki kiszone, czyli po prostu bierzemy główki czosnku, układamy je ciasto w słoiku i zalewamy solanką przygotowaną w proporcji 1 litr wody, do którego dajemy 100 g soli. Słój lekko nakrywamy pokrywką i pozwalamy mu kisnąć. Czosnek w tej temperaturze pokojowej zostawiony gdzieś tam po 3-4 tygodniach jest zdatny do użycia i takim czosnkiem możecie karmić ryby w postaci ząbków i ryby bardzo go chętnie jedzą. W dodatku te bakterie, które ten czosnek przerabiają, mają funkcję probiotyków też w akwarium, więc ryby, zwłaszcza po kuracji antybiotykowej, takim kiszonym czosnkiem fajnie można doprowadzić do użytku. Przygotowanie oleju z czosnku. Olej z czosnku można zrobić w bardzo prosty sposób, po prostu zalewając główki czosnku olejem. Najlepiej użyć do tego olejów, które są zdrowe dla ryb, czyli oleju lnianego lub też oleju z pestek dyni, który dodatkowo ma właściwości odrabaczające i wzmocni działanie czosnku. Więc też jest to jakaś metoda, żeby nie dość, że wzmocnić układ immunologiczny ryb, to jeszcze pomóc im przy zwalczaniu pasożytów, bo tutaj kurkumina to jest taki związek, który jest z pestek dyni oddawany w procesie miażdżenia tych pestek do oleju i on właśnie powoduje, że w naturalny sposób możemy takie rybki uodrobaczyć. Gdzieś po około 3-4 tygodniach trzymania w takim oleju ząbków czosnku można je, które były wcześniej oczywiście lekko zmiażdżone, żeby lepiej oddawały do oleju te substancje czynne. Możemy wyjąć i albo samemu zjeść, albo użyć do sałatek, lub też po prostu je zmielić i dodać do pokarmów. To też nie jest złe. A tego oleju używamy na przykład w przypadku maskowania, chęci maskowania zapachu leków, do obtaczania tych leków przed podaniem w akwarium, żeby zbyt szybko nie uwolniły się do wody, czy też po prostu jako zwykły dodatek do suchych pasz, taki dodatek oleju z lnu na przykład powoduje, że ryby się lepiej trą, gdyż tłuszcze są bardzo ważnym składnikiem diety, zwłaszcza samic, które potrzebują ich dosyć sporo do produkowania jaj, na których nam zależy, gdy chcemy rozmnażać rybki. No i z takich gotowych produktów, no to mamy kilka, które możemy użyć bezpośrednio w akwarystyce. To jest Sahem Garlic Guard, czy też Microbe Life Garlic. Ewentualnie zwykły czosnek proszku kupiony w Lidlu też się nada. Także jeśli ktoś nie chce się pierdzielić z produkcję kiszonego czosnku, po prostu może użyć produktów gotowych. Produkty gotowe mają tą zaletę, że nie śmierdzą i ryby chętnie je zjadają, w przeciwieństwie do takiego czosnku surowego. Dlatego polecam stosowanie czosnku kiszonego, czy też czosnku czarnego, ewentualnie czosnku w granulkach, w płatkach, który oszukuje ryby i z racji tego, że ma mniej intensywny smak i zapach, jest chętnie zjadany. Mam nadzieję, że trochę przybliżyłem Wam temat czosnku i zachęcam do własnych eksperymentów nad czosnkiem i stosowania go w akwarium, oczywiście z głową, żeby nie przesadzić, i broń Boże nie dawajcie ząbków czosnku do jedzenia zbrojnikom takich surowych, bo to jest prosty ta droga do tego, żeby pożegnać do krainy wiecznych łowów swoje zbrojniki. Zjedzcie sobie sami taki czosnek surowy bez zjedzenia go z chlebem i z masłem i zobaczcie wtedy, jak będzie Was brzuch bolał i jak będziecie się świetnie czuli. Dla wszystkich, którzy lubią eksperymentować na zwierzakach, zawsze polecam najpierw eksperymentować na sobie i dopiero wtedy wpadać na takie pomysły z eksperymentami na zwierzakach. Dzięki, cześć!